determinacja jest ogromna, obawy zawsze chyba są, bo to one wynikają z tych rzeczy, które trudno przewidzieć. Czyli przede wszystkim jaki będzie ruch na drodze. Natomiast jedziemy pełni optymizmu. Raz jedziemy zbudowani tym, że przez ten ostatni czas, to już ponad 2 miesiące, z różnych stron otrzymujemy taki pozytywny feedback, że się pomaga innym osobom, bo to jest na tej zasadzie, że pomagamy naszej sąsiadce z Chmielowic. Wszyscy chłopcy, którzy tutaj dzisiaj wsiądą na rower, są z Chmielowic. Naszym, jak my to nazywamy, szeryfem jest Karol, który nas wydzwonił i powiedział: słuchajcie, jest koleżanka, dowiedziała się o swoim nowotworze, jak był w trzecim stadium zaawansowania, nie uzyskała dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, a potrzeba tyle i tyle pieniędzy. Mamy świadomość, że w przestrzeni medialnej takich zbiórek jest bardzo dużo. No i sukces polega na tym, żeby w jakiś odpowiedni sposób zwrócić uwagę na tą zbiórkę. My pomyśleliśmy, że takim sposobem będzie po prostu nasza wyprawa. Jedziemy z Opola na Hel. Plan jest ambitny, żeby dojechać w sobotę, czyli 4 dni, ale nie jedziemy na wyścigi, bo nikt z nas nie jest kolarzem. Jedziemy zmagać się również ze swoimi słabościami, to dla nas także będzie pewnego rodzaju wyzwanie, ale także i przygoda, więc jeżeli dojedziemy w niedzielę, też nic złego się nie wydarzy, a chcielibyśmy, żeby na mecie okazało się, że zebraliśmy pełną kwotę, czyli te 150 tysięcy złotych i za to przede wszystkim proszę trzymać kciuki. No dla mnie to też jest wyjątkowo takie wzruszające wydarzenie, dlatego że faktycznie jest tak, że w takim charytatywnym bardzo celu i patrząc na dzisiejszą aurę i na ten czas pogodowy, no jest to wyzwanie, bo ta trasa jest duża, ale cieszę się, że i prezydent Zych, i pan radny Odelga wraz jeszcze z ekipą z dzielnicy Chmielowice w tak właśnie ważnym celu wyruszają, podejmują ten trud i zwracają uwagę na to, żeby wesprzeć osoby, które potrzebują tej pomocy. Także dla mnie to jest też wyjątkowe wydarzenie. Będziemy im kibicować na całej trasie. Chcę, żeby dojechali szczęśliwie, żeby ten cel został osiągnięty. Bo my dzisiaj będziemy wiedzieli, na ile jesteśmy przygotowani, jak przejedziemy pierwsze 100 kilometrów. To ogromne wyzwanie, ale niesie nas motywacja. Motywacja do tego, żeby pomóc Kasi w walce z chorobą. No i też nie ukrywam, że poniesie, mam nadzieję, nasz dzisiejszy dzień. Obecność tylu redakcji jest dla nas czymś wspaniałym, bo to jest główny cel naszej zbiórki. To jest to, żeby Państwa widzowie weszli na stronę Się Pomaga, wpisali Katarzyna Rumińska i przelali choćby złotówkę, bo to przede wszystkim wspiera Kasię, ale też nie ukrywam, że będzie nam mega dodawało motywacji na trasie. Nastawienie bardzo dobre. Plan jest taki dzisiaj Kalisz, z tego co wiem. A czy dojedziemy i jaki będzie plan na kolejne dni, to się okaże, kto będzie najsłabszym ogniwem i jakie będzie miał możliwości. Sam jestem pełen obaw co do swojej tężyzny fizycznej, dlatego to duże wyzwanie dla mnie, ale dlatego to robię chyba. Taka diagnoza potrafi człowieka rzucić na kolana i podniesienie się z tych kolan po pierwsze trochę trwa, po drugie nie jest łatwe. A dzięki takim ludziom, jak Karol Poprawa i jak panowie, którzy z nim pojechali, to są w ogóle moi sąsiedzi z osiedla Aleja Dębowa z Chmielowic. Dzięki takim ludziom odzyskuje się wiarę we wszystko, w człowieka, w wyzdrowienie, w powodzenie tej kuracji i to daje tak naprawdę taką siłę do dalszej walki rzeczywiście i jestem im za to tak wdzięczna, że no ciężko jest tą wdzięczność w ogóle wyrazić, naprawdę. Chciałabym tyle mówić na ten temat, no ale co to powiedzieć, no po prostu samo słowo dziękuję na pewno nie wystarczy, ale cały czas będę ich wspierać myślami na tej drodze, cały czas będę myśleć pozytywnie i cały czas będę im gdzieś w sercu głęboko dziękować za to, co dla mnie postanowili zrobić. To naprawdę jest rzecz wielka i jestem za to bardzo wdzięczna.